Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Five. Zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy się bawić nową aktualizacją. Tak. Open the road. Co my tu mamy? Jestem teraz na sesji online. Sesji publicznej. I chyba musimy kupić jakąś wytwórnię czegoś. Tylko moment. Ja nie mam tyle kasy, żeby coś z tym robić. Myślę, że powinienem dołączyć do kogoś, aby mu pomóc w robieniu czegoś, bo ja nie mam w ogóle kasy. Kupiłem za wszystko, co miałem, motocykle, a nie wiedziałem, że trzeba tu jeszcze dokupywać jakieś dodatkowe rzeczy. A to jest dopiero drogie. Chociaż nie no, te 650 tysięcy to nie jest jakoś super droga. Mam nadzieję, że będziemy mogli na tym sporo zarabiać. Także ja bym wolał tutaj do kogoś najpierw dołączyć, komuś pomóc w czymś i zobaczyć, jak wyglądają jakieś misje. Czy nie misje, nie wiem. Wezmę mojego ulubionego quada. Chociaż wszystkie te nowe motocykle są fajne. Oprócz tego trzykołowca, on mi się tak niespecjalnie podoba. Ja nie jestem fanem trzykołowców. Ale quad jest boski. Okazuje się, że gdy jestem członkiem innego klubu, to nie mogę wejść do swojego miejsca. Nie mogę zmienić motocykla. Mogę jechać tylko tym, który sobie wziąłem. Ale chyba będę mógł wczytać sobie, to znaczy wezwać przez mechanika jakiś inny może. Nie wiem, zobaczę, czy... Jak jestem żółtodziobem, mogę wezwać jakiś motocykl. Muszę zejść. Wróć. Osobisty. Okej. Okay. Zwróciłem. I teraz mogę chyba inny wezwać sobie. Hakuchu Drag. Okej, całkiem nieźle to wygląda. Street Blazer. Wygląda na to, że to działa jeszcze sprawniej niż zamawianie sobie pojazdu. Cholera, muszę tu przejść jakoś. Po prostu bardzo szybko możemy sobie te motocykle wzywać. Nie trzeba czekać, aż nam się odblokuje mechanik, tylko możemy odesłać ten motocykl do garażu i wezwać sobie natychmiastowo inny. No dobra, jedziemy do nowego miejsca i zobaczymy, co tam trzeba zrobić, jak wyglądają w ogóle te misje. Nie dojechałem do miejsca na czas, już tam część osób z mojego klubu, znaczy z klubu, do którego należę, zrobiła zadania. Kogoś tam trzeba było zabić i są jakieś zasoby do zgarnięcia, więc może to wyglądać na takiej samej zasadzie jak te skrzynie, jak mamy te magazyny, nie magazyny. Mam tutaj, widzę, że jakieś 4 zasoby do zgarnięcia. W tej ekipie, w klubie ogólnie, może być maksymalnie 8 graczy i każdy, czyli można powiedzieć, że na każdą skrzynkę przypada jeden motocykl wiozący i jeden motocykl osłaniający ten motocykl wiozący jakiś pakunek. No ale w praktyce to różnie bywa, no nie? Tutaj może być tak, że wszyscy będą robić wszystko. Teraz zobaczymy, dojeżdżam już do miejsca i będzie trzeba zgarnąć pakę. Ciekawe, czy tych paczek będzie trzeba brać więcej czy mniej, zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Okej, dojechałem tu na miejsce. Widzimy, że są ludki. I co, mogę w to wjechać po prostu? Te skrzynki wyglądają tak samo jak i... Tak, mogę wziąć tylko jedną, okej. Te skrzynki wyglądają tak samo jak... Jak w tej ostatniej aktualizacji. Jak ona się tam nazywała, już nie pamiętam. No tam, gdzie się ma te magazyny i w ogóle. Nie wiem, muszę tu jechać chyba w jakimś szyku czy coś, zaraz zobaczymy, bo nie wiem, czy tu musimy mieć jakiś szyk, czy to się pokazuje na ulicy, jak w The Lost and Damned, w GTA 4. Tak czy inaczej, jak się stoi w miejscu, to postaci opuszczają ręce jakoś tak śmiesznie, fajnie to wygląda. Jak wezmę sobie pałkę policyjną, to tak nagle w ten sposób sobie moja suka siedzi jakoś dziwnie. Okej, fajnie, że jakieś dodatkowe animacje są. Trzeba wziąć nową, jeszcze jedną skrzynkę, czekamy na prezesa, aż ją zgarnie. Widzę, że tu każdy motocykl z innej parafii. Ja mam jakiegoś ścigacza, tu jedna osoba też ma ścigacza. A tutaj jakiś czuperek. Dobra, jedziemy z tym, zobaczymy, gdzie to trzeba dostarczyć. Ja powinienem dostawać jakąś kasę za tą robotę. Ale fajne jest to, że się można pobawić motocyklami, bo one zawsze były gdzieś tam, wiecie, tak na uboczu, nikt z nimi nie jeździł, bo łatwo można z nich spaść, a teraz mamy stricte aktualizację tylko z motocyklami, to jest super. Ja nie wiem, czy ten mój dragsterowy motocykl jest jakoś bardzo szybki, czy też nie, ale jakoś tak specjalnie nie odczułem, żeby był, wiecie, taki jakiś hiper szybki.
ultra zajebisty w przyspieszaniu. Jest taki normalny raczej. Coś tutaj do nas trzeba, będzie trzeba go ściągnąć. Tak jest, już. Biorę mój karabin kompaktowy i żeby się tylko nie rozbić, jest tam z przodu. Atakujemy. Nie wiem, czy ja go sięgam z tego karabinku. Powinienem chyba. Coś tam może go ustrzelić, nie? No dobra, dostarczamy zasoby i pewnie jak będziemy mieli tych zasobów w wytwórni więcej, no to będzie można je jakoś chyba sprzedać czy coś takiego. Wiecie co, ja nie wiem, bo ja jeszcze nie byłem tu prezydentem mającym taką wytwórnię, bo też mi na to nie stać. No, musiałbym sobie kupić jakąś najmniejszą, jakiś zrobić napad, żeby zarobić kasę i dopiero wtedy będzie można coś tutaj podziałać. Na razie komuś tu pomagam i widzę, że to wygląda dosyć podobnie jak w przypadku tej ostatniej aktualki, gdzie też robiliśmy jakieś paczki. Mnie się to zajebiście podoba, bo ja strasznie lubię robić te paczki i zarabiać w ten sposób kasę, jeździć sobie po świecie ulubionym samochodem, no ale tym razem będzie się jeździć właśnie motocyklem i zobaczymy. Ogólnie warto chyba jeździć w szyku. Pyk. Okej, zobaczymy, jak wygląda ta wytwórnia, czy podobnie do magazynów. O, pralnia. Okej. Tutaj jakiś gościu z Chinatown? Nie, taki normalny gościu. Okej. Tutaj mamy komputerek. Spoko. Aha, a tutaj fajnie. To jest pralnia? Tak, tylko że... Po co te pralki? To chyba ma imitować pranie brudnych pieniędzy. Dobrze, teraz jedziemy do siedziby bossa. Okej. Dobra, wszystkie zasoby dostarczone. Opuszczamy wytwórnię. Muszę zmienić trochę strój mojej esuki. Czy mnie w ogóle na to stać? Mam tylko... Dostałem 5000 chyba kasy za to zadanie. Gdzie mój moto? Przejmij zasoby i dostarczę do wytwórni. Jakieś nowe zadanie mamy. Wezmę mojego... Street Blazera, ulubiony moto. No i jedziemy. Nicola Blaze. Zobaczymy, co to jest. Trochę stunigowałem mojego Blazera, dodałem mu takie śmieszne błotniki, ale nie do końca mi się podobają. Chciałem tylko zobaczyć, jak to wygląda, tak już w jeździe dowolnej. Dodałem tłumik. Tak, trochę kasy sobie zarobiłem, na tyle, że mi starczyło na ten tunik wizualny. On nie jest drogi. Najdroższy jest tunik osiągów, na którego mi nie stać, ale ten Blazer jest i tak bardzo, bardzo szybki, chociaż troszeczkę trudniejszy w prowadzeniu niż ten standardowy, moim zdaniem. Tak to wygląda przynajmniej. No i jesteśmy na miejscu i teraz chyba będzie trzeba kogoś tu odstrzelić, albo po prostu zabrać zasoby. Tak myślę. Teraz zobaczymy. A, są tutaj typy. Dobra, to zrobimy tutaj. Cyk. I gaz. Tutaj był jakiś ziomek, on był tutaj niepewny, taki. Poużywam trochę tych nowych... A właśnie, bo to są też nowe bronie jakieś do kupienia. Trzeba było je przetestować, tylko ja kurczę nie mam kasy. Wow! Jakieś wiadra musimy zabrać. No dobra, wbijamy, zabieramy wiadro. Mam wiadro. I jedziemy gdzieś z tym wiadrem. To chyba jest śnieżka taka satynowa do malowania wnętrz. I musimy tą śnieżkę satynową zabrać i dostarczyć do magazynu, tak żeby można było magazyn pomalować. To znaczy, tutaj to się nazywa wytwórnia, bo później przelewamy to do małych puszek i sprzedajemy z bardzo dużą marżą innym klientom. Właśnie o to w tej grze chodzi teraz, żeby zbierać takie puszki. To akurat marihuanę dostarczaliśmy teraz, bo tak się pojawiła ikonka Maryśki na mapce. Wow! Nieźle. Niezła hodowla, co? Tyle forsy. Ciekawe, czy jak się tutaj dłużej pochodzi, to będzie się obraz bujał. Wow! Ej, fajnie to wygląda wszystko. Naprawdę się postarali z tą aktualizacją. Muszę wam przyznać, że jestem pod wrażeniem. Ziomek tutaj obiera listki.
Ekstra. Nieźle. Powiem wam, że naprawdę nieźle. Możemy tu mieć magazyn z heroiną, z Maryśką, z jakimiś innymi rzeczami. Tak, tutaj są jakieś rzeczy. Aha, nawet mamy wpisowe, kto kiedy pracował przy tym. Wiecie, żeby wszystko na legalu było. Tu jakiś Rosjanin pilnuje wejścia. Okej, okay, tu motocykle. Fajnie, fajnie to jest zrobione. Ciekawe, czy będzie aktualizacja ze śmigłowcami. Nie mogę się już doczekać. Dostarcz ładunek śmigłowcem w wyznaczone miejsce. I to jest naprawdę spora aktualka. To jest taka aktualka jak ta ostatnia, tylko że z motorami. Stricte motorami, no nie? Że to się motorami porusza. Fajnie to jest zrobione, naprawdę bardzo mi się podoba. No i dobra, za zrobienie zadania dostaliśmy 4000. To nawet sporo. Ale zobaczymy, może za każdym zadaniem będzie się dostawać więcej, nie mam pojęcia. Właśnie odkryłem specjalną zdolność tego kłada. Można nim jeździć po ścianach, skumajcie. Teraz chyba nie najadę dobrze, ale o tutaj może spróbuję, tylko trzeba się trochę rozpędzić. I te koła boczne jakoś łapią ścianę łatwo. Wow. W niektórych miejscach da się nawet dosyć wysoko podjechać, tylko trzeba mieć dużą prędkość. Spróbuję, tutaj są takie ściany, może gdzieś podjadę. Nie, tamte ściany chyba były najlepsze. Spróbuję jeszcze raz. To dziwnie wygląda, bo te, no mówię, boczne koła, te które najeżdżają na ścianę, one nagle łapią przyczepność do nich. Spróbujemy nad tą wnęką tu przejechać. Patrzcie. Widzieliście to? No nieźle. Ej, kład jest fajny, ma 4 kółka, więc jest okej. Okay. Spoko, zobaczcie jakie ślady. Jeszcze raz, musimy w drugą stronę spróbować. Ja myślę, że jak tu zwiększymy troszeczkę moc w nim, jak go trochę stuningujemy, to te jego osiągi się tu zwiększą. Ja zauważyłem, że tych motocykli nie możemy tuningować w zwykłym salonie. Chyba, że ten salon jest zamknięty na czas robienia misji, bo przed chwilą właśnie nie mogłem robić, nie mogłem go tuningować. No ale i tak, co ja tu potuninguję za 16 tysięcy dolarów, dajcie spokój. Ale jest fajny, fajnie się nie mieści, naprawdę. Jeszcze kilka motocykli. Trzeba będzie zrobić jakiś film stunterski z tymi nowymi motocyklami. W ogóle z tym kładem, bo jakieś dziwne rzeczy się z nim dzieją. I za każdym razem on ląduje na kółkach. To jest ciekawe. Jeszcze raz spróbuję nad tą wnęką przejechać. Tylko mówię, no trzeba mieć dużą prędkość, a żeby mieć dużą prędkość za każdym razem, to trzeba by było chyba stunigować pod względem osiągów ten motocykl. I wtedy by był taki szybszy, no nie? Dobra, jeszcze raz spróbuję, uwaga. Wow! Nie udało się. No ale raz się udało, tylko że spadłem, nie dokończyłem tego stunta. Spróbuję jeszcze rzeczywiście w tą stronę, może się uda. No kurde, no. Jeszcze raz. Tak jak widzę, że staje na tylne koła, to on tak nie przyspiesza jakoś lepiej. Dobra, próbujemy, uwaga. Okej. Tak też może być. Spoko. Podjechałem sobie po prostu od tego. Nieźle. Fajna sprawa. I też widzę, że nie można skręcać podczas jazdy na tylnych kołach. A w tamtym kładzie można było tak robić. Przejechałem po zwłokach policjanta i zaczęła gonić mnie policja. No brawo. Dobra, spróbujmy jeszcze tu. O, tu będę miał za małą prędkość raczej. Ej, tutaj jest ta ściana oddalona trochę. Ale tam było fajnie. Jeszcze kilka miejsc. Kilka takich miejsc trzeba by poznajdywać, gdzie by można porobić takie fajne stanciki. Nie wiem, gdzieś tutaj czy tam. Śmiesznie to wygląda i można robić, myślę, że ciekawe stanty tym kładem. I też zauważyłem, że nim się zupełnie inaczej jeździ niż tym standardowym. Może tutaj jakiś stancik? Ten murek jest tak specjalnie pochylony. Wow! Okej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. I zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.